Pokaż komentarz oczywiście, że nie kocham Polski, sam jest SK znak zapytania dolar hasza kretynem. Historia, historia, a opinia wykopka to drugie. Chyba K znak zapytania dolar hasza normalne, że będzie się układał raz z jednymi, raz z drugimi, skoro jest to w interesie jego narodu. Przyjazne przyjaźnią, ale sates obok interesy i już tak nie obrzucajcie gównem Polaków i Orbana. I o jakim K znak zapytania dolar hasza micie ty mówisz? Jaki interes mieli podczas 2WS odgradzając się Niemcom? Chyba z P. Małpa procent iż dla P. Małpa procentenia pokaż komentarz, bo ja proszę pani, mam tu prima sorta bzdura, Polska nie musi niczego oferować fizycznie. Problem w tym, że malutkie Węgry grają ze wszystkimi krajami w regionie i czerpią z tego korzyści. Dzieje się tak dlatego, że mają takie położenie, że nie zagraża im NP, Rosja. Polska nie może tak samo postępować. A ten sojusz węgiersko-niemiecki jest tak istotny jak zeszłoroczny śnieg. My także wykorzystujemy Węgrów. Pokaż komentarz, jeśli ktoś liczy na sojusz z orbanowskimi Węgrami, to jest kretynem. Polska nie oferuje Węgrom niczego, co byłoby dla nich atrakcyjne. Opa, bo ja proszę pani, mam tu prima sorta, a może po prostu Orban prowadzi lepszą politykę dla swojego kraju niż nasi politykierzy, co do których mam co najmniej agenturalne podejrzenia? I pomimo głupiego zachowania Polski cały czas działa na korzyść Polski, co jest najlepszym dowodem szczerej sympatii. Polska powinna brać udział w każdym wewnątrzeuropejskim programie zbrojeniowym zamiast liczyć i robić łaskę na Amerykanów. Pokaż komentarz, Marian. Koniuszko, o niewielu aktach bezpośredniej wrogości nie świadczy przyjaźni, tylko naturalna granica między oddziaływaniem Polski i Węgier w postaci Karpat, która powodowała, że wyprawy były bardziej kosztowne. Polska i Węgry zawierały już koalicje antyniemieckie w XI wieku. Kiedy interes jest sprzeczny, żadna przyjaźń w ogóle śmieszne, że muszę tłumaczyć, iż w polityce nie ma przyjaźni, nie pomagała i tak oba państwa ścierały się NP o Ruś Chalicką. Polska nie uznawała Macieja Korwina za ich króla, który prowadził antypolską politykę w sojuszu z Rosją Iwana III, co daleko wykraczało poza współczesne umizgi Orbana do Putina. Węgrzy też najeżdżali Ruś Czerwoną. Polska zdradziła Węgrów w czasach Zygmunta Starego, niedługo pomagając im w wojnach z Turcją, ponieważ zależało jej na utrzymaniu dobrych stosunków z Turcją przeciwko Rosji, co pomagało Turcji rozbić państwo Węgrów na setki lat. Koniec. Oczywiście wrogim aktem względem Polski był sojusz Węgier z III Rzeszą i odmowa wykonania paru rozkazów bez większego znaczenia w skali państw i ostatecznego wyniku wojny tej skazy nie zamazuje. Wyłania się z tego obraz, jaki jest między każdą inną parą państw na świecie. Państwa nie mają przyjaźni, mają interesy. Relacje polsko-węgierskie nie są ani trochę wyjątkowe. Małpa Antifraud, żałosny jesteś ze swoimi insynuacjami. Pokaż komentarz, jeśli ktoś liczy na sojusz z orbanowskimi Węgrami, to jest kretynem. Bo ja proszę pani, mam tu prima sorta, czyli Niemcy, Rosjanie i UE to kretyni. Głęboka analiza. A dlaczego nie mamy się układać z Węgrami w interesujących nas sprawach? Dlaczego nie mamy się wzajemnie popierać, kiedy na tej spółce zyskujemy? To, że Orban się układa z Niemcami, to znaczy, że my z Węgrami się nie mamy układać? Pokaż komentarz, bo ja proszę pani, mam tu prima sorta. Oczywiście, że nie kocham Polski. Popełniacie podstawowy błąd, jaki popełniają domorośli obserwatorzy i komentatorzy sceny politycznej, szczególnie w krajach o korzeniach w kulturze łacińskiej, mianowicie traktujecie stosunki między państwami, jakby były międzyludzkie i używacie pojęć charakterystycznych dla ludzkich zachowań. Po pierwsze, nie istnieje przyjaźń między krajami bezinteresowna i czas, żeby popełniając mniej lub bardziej mądry wpis na tymże forum o tym wiedzieć.
i nie ma znaczenia, czy rządzi ta czy inna partia. Oczywiście, jeżeli dba o interes tych, którzy ją wybrali. Zacieśniliśmy stosunki z Węgrami, bo to było w naszym i ich interesie i nikt tego nie zrobił, bo wziął sobie do serca sentencję o dwóch bratankach i szklankach. Pokaż komentarz. Oczywiście, że nie kocham Polski. To ciekawe, że dla dalekiego braterstwo polsko-węgierskie, choć niepotwierdzone pisemnym sojuszem, było o wiele ważniejsze niż dla innych naszych aliantów oficjalna umowa międzynarodowa. Podczas gdy władze w Bukareszcie internowały znajdujące się na jej terytorium w 1939 polskie władze i wojsko, a Londyn i Paryż prowadziły grę na zwłokę. Budapeszt otworzył granice dla naszych żołnierzy, wsparło organizację szkół i ośrodków pomocy, a nawet pomógł w przerzucie do Francji całych formacji, jak na przykład 10 Brygady Kawalerii Pułkownik Maczka. Nie był to pierwszy gest życzliwości ze strony węgierskiego premiera. Pierwszy raz misję szefa rządu pełnił od 19 lipca 1920 roku. Do 14 kwietnia 1921 roku, a więc podczas wojny polsko-bolszewickiej. Jego gabinet podjął wtedy decyzję o udzieleniu bezpłatnej pomocy walczącej w Warszawie. Drogą przez Rumunię przesłano 48 milionów naboi karabinowych do Mausera, 13 milionów naboi do Mannlichera, amunicję artyleryjską, 30 tysięcy karabinów Mauser i kilka milionów części zapasowych, 440 kuchni polowych, 80 pieców polowych. Demonstracyjne wsparcie okazywane przez szanowanego przez rodaków premiera, a także setki lat tradycyjnej przyjaźni między narodami nie pozostały bez wpływu na postawę węgierskich żołnierzy wobec polskich powstańców i partyzantów w kolejnych latach wojny. Do legendy przeszły już historie o zachowaniu Madziarów wykorzystanych przez Niemców do zabezpieczenia pacyfikacji powstania warszawskiego. Żołnierze jednostek węgierskich, widząc Polaków, odwracali się do nich plecami, udając, że nic nie widzą. W podwarszawskim wówczas Wilanowie stacjonujący tam oddział jawnie handlował bronią z jednostkami AK, a na wieść o wybuchu powstania Orkiestra 5 węgierskiej dywizji odegrała Polakom Mazurka Dąbrowskiego. https://www.pb.pl/palteleki a sprawa Polska 840132. Pokaż komentarz. Ludzie, nie wyciągajcie zbyt daleko idących wniosków. Polska ma też różne układy i współpracę z różnymi państwami i co? I nic. Takie współprace świadczą tylko o tym, że w tym aspekcie najbardziej Węgrom opłaca się współpracować z doświadczonymi Niemcami. To nie ma nic wspólnego z naszymi interesami, zdradą partnerów czy co tam jeszcze wymyślicie. Pokaż komentarz. Orbán to cwany i wytrawny polityk. Kaczyński to może mu buty wiązać w kwestii odbycia politycznego, a Orbánowi jest potrzebny jedynie do popierania polityki antyimigracyjnej. Co ciekawe, Orbán spędził rok na Oksfordzie, jako stypendysta fundacji Sorosa, a teraz go niszczy. O-o.